20 stycznia 1961 roku. John Kennedy udaje się na Kapitol, aby złożyć przysięgę jako 38. prezydent Stanów Zjednoczonych. Miał wówczas 43 lata i był najmłodszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych w momencie wyboru. Tego dnia Nikita Chruszczow, sekretarz generalny Partii Komunistycznej i premier rządu radzieckiego, przesłał depeszę gratulacyjną. Wyrażam przekonanie, że między nami istnieje realna szansa współpracy dla dobra narodów i pokoju. Kłamał. Był przekonany, że łatwo pokona niedoświadczonego młokosa, za jakiego uważał Johna Kennedy'ego. Rozpoczynał się pojedynek gigantów. Nikita Chruszczow miał wszelkie podstawy, aby uważać, że w rywalizacji z Johnem Kennedym odniesie łatwe zwycięstwo, gdyż prezydent Stanów Zjednoczonych wydawał się być słabym przeciwnikiem. Taka opinia była tym bardziej uzasadniona, że Kennedy rozpoczął swoją prezydenturę w sposób fatalny. W kwietniu 1961 roku prasa światowa zamieszczała bardzo niepochlebne komentarze. Frankfurter Neue Presse pisał: Kennedy został pokonany moralnie i politycznie. Corriere della Sera: jednego dnia prestiż Ameryki spadł niżej niż w ciągu 8 lat bojaźliwości i braku zdecydowania prezydenta Eisenhowera. I tak dalej, i tak dalej. Prezydent Kennedy zbierał cięgi za błąd, którego on nie popełnił, lecz jego poprzednik, prezydent Dwight Eisenhower. Zwycięzca z zachodniej Europy. Tak witały go Stany Zjednoczone w 1945 roku, gdy wracał po wojnie, w której poprowadził do zwycięstwa wojska zachodnich aliantów. W 1953 roku objął urząd głowy państwa, ale zabrakło mu woli walki, determinacji i konsekwencji, aby utrzymać przewagę nad Związkiem Radzieckim. Odchodząc po przegranych wyborach w 1960 roku, Eisenhower zostawiał swojemu następcy bombę z włączonym zapalnikiem zegarowym – Kubę. W czasie jego prezydentury władzę na wyspie przejął Fidel Castro, a stosunki między mocarstwem i maleńką wyspą błyskawicznie się pogorszyły. W 1960 roku amerykańska agencja wywiadowcza CIA rozpoczęła przygotowania do obalenia Fidela Castro. Przy czym cała akcja miała być przeprowadzona w ten sposób, że nikt na świecie nie łączyłby jej z władzami Stanów Zjednoczonych i miało to wyglądać na spontaniczny bunt społeczeństwa kubańskiego przeciwnego nowej dyktaturze. Dlatego akcję tę mieli przeprowadzić uchodźcy kubańscy, którzy po zwycięstwie Fidela Castro na Kubie tłumnie przybyli do Stanów Zjednoczonych. Dla nich zorganizowano bazy treningowe, ale w Gwatemali. Natomiast w Stanach Zjednoczonych powstały dwa przedsiębiorstwa, z których pierwsze, Double Check Corporation, zajmowało się wynajmowaniem, zatrudnianiem pilotów wojskowych. Natomiast druga firma o nazwie Zenith Technical Enterprises Incorporation wynajmowała i kupowała sprzęt zużyty, już wycofywany sprzęt od armii amerykańskiej, między innymi bombowce B-26, jeepy i wiele innych potrzebnych przedmiotów. Decyzja o szkoleniu, o przeprowadzeniu całej akcji zapadła w 1960 roku. Przygotowania trwały w 1960 roku, gdy prezydentem był Dwight Eisenhower. Natomiast decyzja o przeprowadzeniu inwazji została podjęta w marcu 1961 roku, gdy już od 2 miesięcy prezydentem Stanów Zjednoczonych był John Kennedy. Ale prawdopodobnie on nic o tym nie wiedział. CIA działała na podstawie zezwolenia wydanego przez Eisenhowera, ukrywając całą sprawę przed Johnem Kennedym niemalże do ostatniej chwili. 15 kwietnia samoloty amerykańskie z bazy w Nikaragui zaatakowały kubańskie lotniska. Jednakże Kubańczycy byli dobrze przygotowani do obrony. Prawdopodobnie wywiad tego państwa miał wielu agentów wśród uchodźców i znał doskonale termin inwazji. Co prawda 17 kwietnia o godzinie 5.30 1400 kontrrewolucjonistów z 5 okrętów desantowych opanowało plażę w Zatoce Świn. Ale już na brzegu wojska inwazyjne napotkały dobrze zorganizowaną obronę i nie zdołały wedrzeć się w głąb lądu. Wojska rządowe szybko przerzucały posiłki.
Dowództwo rebeliantów uznało, że sukces zależy od wsparcia lotniczego, ale wobec silnej obrony kubańskiej przestarzałe samoloty wynajęte przez CIA nie mogły udzielić wystarczającej pomocy. Uderzenie z amerykańskich lotniskowców wymagało aprobaty prezydenta Kennedy'ego. Ten nie miał już wyjścia i zgodził się, aby samoloty wystartowały z lotniskowca Essex i osłaniały naloty dokonywane przez bombowce CIA. Jednakże błąd w synchronizacji operacji sprawił, że bombowce B-26 nie doczekały się pomocy ze strony odrzutowców z lotniskowca i zostały zniszczone. W czasie tej operacji z 24 samolotów Kubańczycy zniszczyli 12. Na ziemi i na morzu było jeszcze gorzej. Z 1400 uchodźców, którzy wzięli udział w inwazji, 120 zginęło, a 1200 dostało się do niewoli. Jednostki desantowe zostały zatopione. Nielicznym tylko udało się powrócić na Florydę. CIA natychmiast rozesłała do swoich placówek na całym świecie instrukcję, że wydarzenia w Zatoce Świni należy uznać za próbę udzielenia pomocy powstańcom w górach Escambray. W to nikt nie wierzył. Telewizja kubańska pokazywała światu te zdjęcia. Zwycięstwo Fidela i porażkę prezydenta Kennedy'ego. Klęska w Zatoce Świń była bardzo dotkliwym ciosem dla Kennedy'ego. Oznaczała, że on nie panował nad administracją, nie panował nad CIA. I właśnie wtedy Chruszczow postanowił przejść do ataku. Tym bardziej, że prezydent Stanów Zjednoczonych wydawał się być nastrojony bardzo ugodowo wobec Związku Radzieckiego. Bardzo szybko do Chruszczowa doszły informacje, że Kennedy chętnie spotkałby się z nim, że szuka kontaktu. I wkrótce Chruszczow otrzymał prywatny list wręczony przez ambasadora amerykańskiego, w którym Kennedy proponował rozmowę w stolicy jednego z państw europejskich. Wskazywał na Wiedeń albo Sztokholm. Chruszczow zgodził się. On chciał poznać człowieka, któremu rzucał wyzwanie. Obydwaj przywódcy spotkali się w czerwcu 1961 roku w Wiedniu. Rozmowy trwały 2 dni i na samym początku Kennedy popełnił błąd. Dał się wciągnąć w dyskusję ideologiczną, a w tej dziedzinie Chruszczow miał wiele więcej do powiedzenia. Utraconego na początku gruntu Kennedy'emu nie udało się już odzyskać. Spotkanie w Wiedniu umocniło przekonanie Chruszczowa, że w starciu z prezydentem Kennedym będzie mógł sobie pozwolić na dużo więcej niż początkowo przewidywał. Chruszczow wiedział, że walka toczy się o wiele, wiele większą stawkę, o panowanie nad światem. Radzieccy teoretycy wojskowi, tacy jak generał Nikołaj Talenski, uważali, że pojawienie się broni nuklearnej na świecie zmieniło całkowicie układ sił. Uważali, że Rosja utraciła podstawy swojej potęgi, jakimi była głębia strategiczna tego państwa, rezerwy surowcowe, rezerwy ludzkie, które umożliwiły zwycięstwo nad faszyzmem. W warunkach wojny nuklearnej kilkadziesiąt bomb termojądrowych mogły w ciągu minut złamać potęgę militarną i gospodarczą państwa. Dlatego generał Talenski opowiadał się za prewencyjnym uderzeniem nuklearnym w sytuacji, gdy wojna wydawała się już nieunikniona, a Nikita Chruszczow podzielał ten pogląd. Tuż po zakończeniu II wojny obydwa mocarstwa przystąpiły do intensywnych prac nad bronią rakietową, wykorzystując niemieckie osiągnięcia. Dlatego pierwsza radziecka rakieta odpalona w 1947 roku, nazwana na zachodzie SS-1, była dość wierną kopią niemieckiej V-2. Jednakże postęp był bardzo szybki. 26 sierpnia 1957 roku wystrzelono rakietę SS-6, która przeleciała 12 tysięcy kilometrów i spadła do Oceanu Spokojnego. Była to pierwsza międzykontynentalna rakieta balistyczna. Wystrzelenie w październiku 1957 roku pierwszego sztucznego satelity Ziemi Sputnik zatrwożyło Amerykę. Było oczywiste, że rakieta, która wyniosła satelitę na orbitę wokół ziemską, może przenieść głowicę nuklearną nad oceanem i zrzucić ją na amerykańskie miasto. Rok 1958 przyniósł następne niepokojące Amerykanów wieści.
Na poligonie na Nowej Ziemi przeprowadzono próbny wybuch ładunku nuklearnego o gigantycznej mocy 58 megaton, czyli 58 milionów ton trotylu. Dla porównania, bomba zrzucona na Hiroshimę miała moc 17 kiloton, a więc 17 tysięcy ton trotylu. Rok później radzieckie wojska rakietowe otrzymały rakiety średniego zasięgu SS-4 z głowicami o mocy 1 megatony. I te właśnie rakiety zademonstrowano na defiladzie na Placu Czerwonym. Nikita Chruszczow wiedział, że John Kennedy bardzo szybko zmienił układ sił. Budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych wzrósł o 8 miliardów dolarów i to w ciągu jednego roku, z 61 na 62 rok. Z 44 do 52 miliardów dolarów. Liczba rakiet uległa również bardzo istotnym zmianom. Otóż w 1960 roku Amerykanie mieli 18 rakiet, Rosjanie niemalże dwukrotnie więcej, 35. W 1961 roku Amerykanie mieli już 63 rakiety międzykontynentalne, Rosjanie 50 rakiet. Ale w 1962 roku Rosjanie mieli 75 rakiet, natomiast Amerykanie już 294. Co więcej, amerykańskie rakiety średniego zasięgu zostały zainstalowane w bazach we Włoszech i w Turcji. Dlatego Chruszczow postanowił zagrać wabank. Postanowił rozegrać kubańską kartę. W lipcu 1962 roku do Moskwy przyjechała kubańska delegacja, której przewodniczył Raul Castro. 8 i 9 lipca w rozmowach wziął udział Chruszczow. Zapewne wtedy zapadła decyzja o wysłaniu na Kubę radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi. Bazy na Kubie, odległej o 100-kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeży Florydy, były ogromnym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Te rakiety SS-4 w ciągu paru minut mogły osiągnąć cele na terytorium Stanów Zjednoczonych. Już na początku sierpnia 1962 roku amerykańscy agenci działający na Kubie zaczęli nadsyłać informacje, które zaniepokoiły centralę CIA. Otóż raportowali o dziwnych budowlach powstających w dżungli, o nadmiernym ruchu statków radzieckich w kubańskich portach. Wkrótce samoloty amerykańskie patrolujące wody dookoła Kuby zaczęły przywozić takie zdjęcia. Oto zdjęcie radzieckiego statku. Wzdłuż burt widać wyraźnie długie cylindryczne pojemniki. Były za długie, aby mogły się zmieścić w ładowniach tego statku, dlatego Rosjanie musieli je umieścić na pokładzie i dlatego pojemniki te zostały sfotografowane przez amerykańskie samoloty. W tych pojemnikach mogły być rakiety. 29 sierpnia John McCone, dyrektor CIA, poinformował prezydenta, że na Kubie prawdopodobnie znajdują się radzieckie rakiety. 29 sierpnia samolot U-2 dokonujący lotu zwiadowczego sfotografował wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych SA-2. Pociski przeciwlotnicze, pociski obronne. Ale jednak amerykańscy eksperci wiedzieli, że Rosjanie używają tych wyrzutni, tych pocisków, tak rozmieszczonych do ochrony baz rakiet nuklearnych. Czwartego września 1962 roku prezydent John Kennedy wygłosił przemówienie, w którym stwierdził, że dostawy broni na Kubę stanowią zagrożenie dla pokoju i ostrzegł, że Stany Zjednoczone nie będą tolerować instalowania broni ofensywnej na wyspie. Chruszczow uznał, że prezydent nie posunie się dalej niż wygłaszanie przemówień zawierających kilka twardych sformułowań. Związek Radziecki zaprzeczał. Agencja TASS zamieściła oświadczenie, że Związek Radziecki nie musi rozmieszczać swoich rakiet w innych państwach. Października 1962 roku major Rudolf Anderson, pilotujący samolot zwiadowczy U-2, dokonał 6-minutowego lotu nad Kubą. W tym czasie trzy kamery jego samolotu wykonały 928 zdjęć w rejonie dwóch miast, San Cristobal i Sacuala Grande.
Eksperci analizujący te zdjęcia nie mieli najmniejszych wątpliwości. Oto jedno ze zdjęć majora Andersona. Widać wyraźnie nową drogę wybudowaną w dżungli. Ta droga prowadziła do dużego placu, na końcu którego znajduje się długi, duży barak, pomieszczenia dla załogi. Obok baraku cysterny, zapewne z wodą pitną. Po bokach drogi stanowiska dla rakiet, ale nie tylko. Oto zgrupowanie ciężkiego sprzętu. Oto transportery rakiet, podnośniki rakiet balistycznych i znowu transportery rakiet. Amerykańscy eksperci nie mieli żadnych wątpliwości. Była to jedna z radzieckich baz rakietowych na Kubie. 19 października specjaliści rozpoznali na zdjęciach 9 wyrzutni. To już był ostateczny sygnał. Prezydent Kennedy postanowił działać. 22 października prezydent powiedział przed kamerami telewizyjnymi: w minionym tygodniu zdobyliśmy niepodważalne dowody, że na Kubie budowane są bazy ofensywnych rakiet. One dają możliwość nuklearnego uderzenia na państwa Zachodu. Zdecydowałem o podjęciu następujących kroków. Po pierwsze, wprowadzone zostaje ścisłe embargo na wszelki sprzęt ofensywny znajdujący się na statkach płynących na Kubę. Wszelkie okręty, jakiejkolwiek bandery, z jakiegokolwiek portu udające się na Kubę zostaną zawrócone, jeżeli stwierdzi się, że przewożą ładunek broni. Zarządziłem nieprzerwaną, ścisłą kontrolę Kuby. Nakazałem naszym siłom zbrojnym przygotować się do każdej sytuacji. To już było ostatnie ostrzeżenie. W siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych ogłoszono stan najwyższej gotowości bojowej. W bazach lotniczych i morskich wschodniego wybrzeża rozpoczął się ożywiony ruch. To 80 okrętów US Navy otoczyło Kubę. Instrukcja, jaką otrzymali dowódcy, nakazywała zatrzymać każdy statek. Jeżeli kapitan statku odmówiłby zastopowania maszyn, należało oddać strzał ostrzegawczy ponad masztami. Przy braku reakcji należało strzelać w burtę. To nie był blef. Amerykanie zamknęli Kubę w żelaznym pierścieniu i nie mieli zamiaru cofnąć się. Nawet gdyby mieli posłać na dno radzieckie statki i okręty. To groziło wybuchem wojny nuklearnej między supermocarstwami. Chruszczow zrozumiał, że tego starcia wygrać nie może. Walka flot miała się odbyć w bezpośrednim sąsiedztwie portów i lotnisk amerykańskich, a tysiące mil od portów i lotnisk radzieckich, tak więc flota radziecka nie miałaby żadnej szansy na wygraną. Czy Chruszczow mógł wydać rozkaz odpalenia rakiet radzieckich z Kuby? Mógł, ale rozkaz nie zostałby wykonany, gdyż przygotowanie rakiet do startu trwało około 24 godzin, a w tym czasie amerykańskie bombowce zniszczyłyby radzieckie rakiety i radzieckie wyrzutnie. 26 października o godzinie 14:30 w Waszyngtonie spotkali się Aleksander Feklisow, agent KGB działający w Waszyngtonie, oraz amerykański dziennikarz John Scala, który miał wielu wpływowych przyjaciół w Białym Domu. Feklisow zapytał Scalę, czy mógłby sprawdzić, mógłby dowiedzieć się w Białym Domu, czy Amerykanie przyjmą następujący układ. Związek Radziecki wycofuje swoje rakiety z Kuby, Amerykanie wycofują rakiety z Turcji i gwarantują Kubie bezpieczeństwo. 5 godzin później Scala i Feklisow spotkali się ponownie. Scala powiedział, że rozmawiał z sekretarzem stanu Deanem Ruskiem i ten stwierdził, że jest zainteresowany radziecką propozycją. W języku dyplomacji oznaczało to tak.
28 października prezydent Kennedy wygłosił przemówienie. Zostałem dzisiaj poinformowany przez przewodniczącego Chruszczowa, że wszystkie bombowce i rakiety zostaną wycofane w ciągu 30 dni z Kuby. Zgodził się również, że wycofanie będzie obserwowane przez nas. Kennedy, zwycięzca, przyjmował propozycję Chruszczowa jednoczesnego wycofania z Kuby rakiet sowieckich i z Turcji amerykańskich oraz ogłoszenia deklaracji o poszanowaniu suwerenności Kuby i Turcji. Wkrótce amerykańskie samoloty zaczęły dostarczać filmowe zdjęcia radzieckich statków wychodzących z kubańskich portów, na pokładach których widać było wyraźnie kadłuby rozmontowanych bombowców Il-28 i pojemniki z rakietami. 20 listopada Amerykanie znieśli blokadę. Propaganda radziecka wskazywała na zakończenie kryzysu jako wielki triumf premiera Chruszczowa. Jednakże jego współpracownicy uznali, że nie można na nim polegać jako na przywódcy partii i państwa, że prowadzi niebezpieczną politykę międzynarodową. Dwa lata później został obalony i choć głównym powodem była próba zreorganizowania aparatu partyjnego, to porażka w starciu Kennedy miała znaczenie dla przedwczesnego końca kariery politycznej Nikity Chruszczowa.